A celnicy z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Wśród nich było ponad 200 z Podkarpacia. Obawiają się zwolnień i pogorszenia warunków pracy w związku z planem resortu finansów włączenia służby celnej do Krajowej Administracji Skarbowej. To rządowy pomysł na uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów do budżetu. Celnicy wyszli na ulicę Warszawy w samo południe. Zaczęli od pikiety pod gmachem Sejmu, a później przeszli pod kancelarię premiera i pałac prezydencki. W sumie kilka tysięcy funkcjonariuszy z całej Polski. Celnicy domagają się wstrzymania rządowego planu połączenia służby celnej, administracji podatkowej oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w jedną, nową instytucję – Krajową Administrację Skarbową. Oczekujemy dialogu, rozmowy. Bo tych rozmów w chwili obecnej nie ma. Mamy wrażenie, że to są tylko takie ruchy pozorowane, które nie prowadzą do rozwiązania istotnych problemów. Zdaniem celników reforma oznacza zwolnienia i pogorszenie warunków pracy. Tymczasem przedstawiciele resortu finansów przekonują, że wręcz przeciwnie. Proponowane zmiany zakładają podwyżkę wynagrodzeń i jak zapewniają, nikt nie straci pracy. Urzędnicy nie wykluczają jednak, że część funkcjonariuszy zostanie pozbawiona mundurów i przejdzie do służby cywilnej, co dla celników jest nie do przyjęcia. Chodzi też o to, żebyśmy nie stracili autonomii jako służba, ponieważ ten niebezpieczny plan połączenia trzech administracji jest niesamowicie niedopracowany i w tym momencie nawet nie mamy możliwości realnego wpływu na jego kształt. Do planowanej reformy odniósł się też dziś prezydent Przemyśla Robert Homa. Jak podkreślał, on sam popiera proponowane przez rząd zmiany, ale obawia się, że miasto straci w ten sposób kolejną ważną instytucję. Wystosował już w tej sprawie pismo do szefa służby celnej. Pytam o Izbę Celną. W kilku zdaniach. No pan minister odpowiedział mi na trzech stronach, nie odpowiadając na pytanie. Prezydent Homa mówił, że ewentualne utworzenie siedziby Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie i przeniesienie tam dyrekcji celnej osłabi pozycję Przemyśla, który po reformie administracyjnej i tak już stracił na znaczeniu. Chodzi o instytucję, która zawsze była, którą także włożono grube pieniądze i zakładając tutaj dalszy rozwój, będę robił wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Celnicy zamierzają kontynuować swój protest. W wielu placówkach przynoszą zwolnienia lekarskie i biorą urlopy na żądanie. Przekraczający granice muszą się też przygotować na dłuższe i bardziej szczegółowe kontrole. Nieoficjalnie mówi się nawet o planowanym w tym tygodniu paraliżu przejść.